dobry. Witam wszystkie hodowczynie i hodowców w Polsce. Chciałbym pokrótce przedstawić moją hodowlę gołębi pocztowych. Ja nazywam się Krzysztof Baran, lotuję w oddziale 097 Kalisz. Hodowla moja gołębi pocztowych oparta jest głównie na gołębiach, przede wszystkim na gołębiach od braci Łepuch, które przez parę lat nabywam. No i ogólnie jestem z nich bardzo zadowolony, bo sprawiają mi wiele satysfakcji i przyjemności. Dosyć dobrze lotuję w oddziale i nawet w okręgu, czy tam dalej wyżej. Moja hodowla jest hodowlą małą. Hoduję bardzo mało gołębi. Młodych staram się wyhodować 50-60, ale raczej te loty są takie dziwne, że bardzo dużo tych młodych ginie. Ciężko jest te gołębie rozhodować. Gołębi dorosłych do lotu posiadam też niedużą ilość, bo tam na spisie miałem 40 sztuk. No coś tam jastrząb złapał, coś te i do lotów było 30 parę sztuk. Obecnie w tym sezonie loty, nie jest źle, ale dosyć dużo gołębi ginie. Giną przede wszystkim gołębie roczne, także oddział już poniósł bardzo duże straty. No mi też miałem, na pierwszy lot miałem 32 sztuki, obecnie mam 20 sztuk do lotu, także 12 już. A ja Ci, Krzysztof, zapytam, ile mieliście do tej pory lotów? Mieliśmy 5 lotów. Teraz zaczniemy loty 500 km, dwa pod rząd, nie? Głównie są to, wiatr raczej wieje wschodni, tam południowo-wschodni, także loty takie. No gołębie się rzeczywiście przeselekcjonują, nie? Tak można powiedzieć. A wspomniałeś o wynikach, że do tej pory wyniki były najgorsze. Jakie są to wyniki? Takie moje najlepsze wyniki to wicemistrza okręgu w kategorii B zdobyłem w 2019 roku. W 2020 roku zdobyłem mistrza okręgów w kategorii GMP, w kategorii C. No wtedy nawet zdobyłem mistrza regionu Poznań w kategorii C. W następnym roku zdobyłem wicemistrza w kategorii B znowu w okręgu. No w regionie też byłem wysoko, chyba byłem drugim przodownikiem w regionie. No te dwa lata tak trochę szczęścia może nie miałem, chociaż małą ilością, bo w tamtym roku to ja dawałem na loty 14 gołębi, 16 gołębi, także małą ilością i nie mogłem nic udziałać. No i był jeden maraton i maraton nie za bardzo wyszedł i po prostu... A miałem zrobione bardzo dobrze GMP intermistrzostwo, no ale jak maraton się nie zaliczył, no to nic z tego nie wyszło. A jak miałbyś ten sezon obecny podsumować? Jakie to są loty według Ciebie? No, loty są dosyć ciężkie, można powiedzieć, no bo wszyscy ponieśli straty. No giną gołębie roczne, przede wszystkim nie dają sobie gołębie roczne rady, nie? Ja tam dużo ich nie miałem, miałem chyba 14 sztuk, no zostało mi 3-4 sztuki rocznych jeszcze. Także trzy loty szły dosyć dobrze, czołowe nawet takie miały konkursy, po trzy konkursy, ale na tych 300 gdzieś nie dały rady, nie? Chociaż to wszystkim wyginęły, nie tylko, że mi te gołąbki wyginęły. Zaraz pójdziemy, Krzysztof, pod gołębniki. Tak, możemy, to jest z tyłu, znajdują się moje gołębniki. Ten większy to jest gołębnik lotowy i tutaj mam. Czyli ten gołębnik na prawo to jest gołębnik gołębi dorosłych? Tak. Ten na lewo to jest gołębi młodych? Gołębi młodych i takie tam kilka par gołębi rozpłodowych, nie? Okej. Okay. To ja Cię zapytam, a co Cię skłoniło do tego, aby swoją hodowlę oprzeć o 100% gołębi od rodziny Łepuch? Co było takim? Co było powodem? Próbowałem nabyć o różnych hodowców, bo ja gołębi zwoziłem też dużo, ale tak kiedyś sobie postanowiłem, wszystkie gołębie wyeliminowałem. No 100%? Tak, 100%, wszystko gdzieś tam porozdawałem po te i postanowiłem, że oprę hodowlę na tych gołębiach. I takie ja już jak coś postanowię, to tak jest. No i nabyłem dość sporo tych gołąbków tam. Niektóre się może nie sprawdziły, to nie jest, że 100% jest, ale jestem zadowolony naprawdę z tych gołębi. Też nabyłem w tym roku takie naprawdę gołębie na czasie, teraz na topie, no nie wiem, nie wszyscy to znają, ale te nowe z Loutenezy od braci Łepuch. To są dosyć drogie gołębie i to są raczej gołębie, pochodzą z tych nowocześniejszych gołębi, teraz można powiedzieć. Nie to, że wygrywały 20 lat temu, tylko teraz takie 2018, 2019, 2020 w tych latach, takie nowocześniejsze gołębie. Także posiadam te gołąbki też, 4 sztuki tutaj, no 3 dokładnie, oryginalne 3. No i także próbuję je też tutaj rozhodować. Myślę, że coś z tego dobrego wyjdzie.
No i posiadam gołębie, no z tych to gołębie Kopman i w dużej mierze posiadam dużo gołąbków z Marcela Arbrechta. A zapewne kupowałeś te gołębie bezpośrednio u Krzysztofa i Renusa? Tak, oczywiście wszystko, ja nie mam gołębi innych, tylko... Także jeśli ktoś ode mnie nabędzie gołębie, będzie miał pewność, że na pewno są to gołębie po gołębiach od braci Łepów. Czyli zakładam, że jesteś w stałym kontakcie z Krzysztofem. Tak, oczywiście. Także bardzo chwalę tą znajomość. Jestem zadowolony z tego, no. Ze współpracy z braćmi Łepów. Także teraz, hodowcy, pokażę wam pokrótce moje tu obejście, moje gołębniki, jak to wszystko wygląda, nie? Także chciałem, tak, u mnie stoi, jest dosyć duże podwórko, także mam rzeczywiście obszerne podwórko, stoi samochód, przyczepa, kabina oddziałowa, także u mnie tutaj stacjonuje. Także... Na ile to zgłębi kabina? No chyba coś tysiąca, nie? Także jest dosyć dużo. I przyczepę mamy, jeszcze jedną przyczepę mamy, ale to już wystarcza, teraz już samochodem jeżdżą, bo no. W dalszej mierze tutaj, tu mam te gołębniczki, to są gołębniki do młodych. Tutaj siedzą takie tam... Nie pamiętam którego, ale któregoś z tych gołębników jak byłem u Ciebie ostatnim tak, razem nie było. Tego, ten jest postawiony teraz. Niedawno, no. 2 miesiące temu go budowałem. Mhm. Tak. Żeby powiedzieć, że to sam oczywiście robiłem. Nikt mi nie pomagał. No i tam są gołąbki młode. Mam ich tam z 50 sztuk. Może pojedziemy bliżej? Dobrze. Także wypuszczone są teraz na powietrzu. Czy mają taki swobodny oblot? Tak, tak. Ja wypuszczam po tym. Po oblocie jak tej. O, tak mam w gołębniczku. Robiony własnoręcznie, że tak powiem. Ile tu jest gołębi obecnie? 47-8 tak powinno być ich wszystkich, nie? No to są z pierwszego rzutu gołąbki. No tu nie sprzątam ich, bo wiadomo, u młodym to nie potrzeba sprzątać. Czyli nie? Jak miałbym tak w skrócie powiedzieć, to ty nie jesteś dużą hodowlą. Nie. W rozpłodzie też posiadam tam chyba 13-14 par jest, bo trochę zostawiłem moje najlepsze takie lotniki do tego, nie? I po prostu. I tutaj mam, tutaj to jest takie, tu są te dwie pary takich tych nowych nabytków, że tak powiem. Te loutenezy tutaj są, nie? To są tutaj te gołębie. Tak, tak. No, tu siedzi ten syn Martina, tam jest samiczka i tutaj jest, tutaj tak prowizorycznie na razie one będą... I tutaj jest wnuk Oskara, loutenez oryginalny i tutaj ta samiczka jego, to są oryginalne loutenezy w parze. Tu są ich młode, dwa, raz. No i się w majeczkach. Czyli jest taki gołębnik trochę lotowy, trochę rozbudowany. Tak, tak, na razie siedzą te, bo chciałem sobie te pary trzymać. Po prostu, żeby były same. A, czy taki bok sobie zrobiłeś? Tak, takie, okay. Tak. Żeby po prostu, żeby był pewny, że to są po tych gołąbkach, a nie po innych, nie? No i tutaj dalej. A łącznie ile gołębi młodych szykujesz do lotów na młode? No wyjdzie może mi z... tu 50, tam jeszcze odłożę z tego teraz może z 10-12 sztuk. Koło 60 wyjdzie niecałe, okay. Nie? No, na sam początek. Teraz możemy przejść tutaj do lotowego, zobaczyć. Też ich tutaj mam bardzo mało. Oczywiście wszystkie to są, wywodzą się po gołębiach od braci Łepów, nie? Każdy tam jakiś. Ale czy ty lotujesz gołębiami, które kupowałeś, czy do prostu... Nie. Oryginałami nie. No. Tyle samczyków tylko posiadam. Jest ich tu bardzo mało. Gdzie to jest 15? Nie ma. Nie ma 15. Raz, dwa, pięć, sześć, siedem, 11 samczyków. 11 samczyków. No. Czyli tak naprawdę bardzo mała hodowla. Bardzo mała hodowla, no. I samiczek chyba posiadam 16. 16 teraz. W sumie mam jeszcze 20 do lotu. Nie wiem, czy to się uleci, ale w tamtym roku leciałem jeszcze mniejszą ilością, bo dawałem po 12, po 10 gołębi. I nawet dosyć, no ładnie mi tutaj leciały, tylko jeden lot nie wyszedł i wszystko się poszło w niwecz, bo to trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia. Nie? Tutaj, o, przegnamy samiczki, żeby sobie wyszły. Ja to mam wypuszczone, cyk. A, taka ruch ma bojlera. Tak, to jest na kółeczkach, to jest wszystko przemyślane.
I zakładam, że też również własnego wykonania. Tak, i tutaj jak chcę, to samczyki wypuszczę. Aha. O, i tutaj samiczki lotowe na ten... O, także jest tutaj bardzo mało. A zapytam, nie masz problemu z parowaniem się? Nie. Raczej się nie parują. Nie, nie. I tutaj teraz... I teraz możemy podejść do dojemnika rozkładowego. No, jeszcze nie się dostał. No i tutaj jest gołębnik rozkładowy, te pary rozkładowe. Będziesz wchodził? Tak, wyciągnę. Tutaj też mam niesprzątane, bo ja w trakcie tego nie sprzątam. No i tu są wszystkie gołębie. I tu jest, ile mówisz? 13 par, tak? Tak, tak będzie, tak. I wszystko oryginały. No niektóre są po oryginałach już wyhodowane, zostawione u mnie, nie? Bo tu jest ten najlepszy. A zapytam, bo powiedziałeś, że... jest ta najlepsza para taka, tych lotników. Zobacz, Łukasz. Te dwa. To jest najlepszy lotnik, to był pierwszy lotnik oddziału, on po prostu niezawodny. I ta samiczka. A po jakich jest gołębiach? On jest po wnuku Cassiusa, razy samiczka była z Marcela Albrechta z 508. A ona jest po 3777, to jest wnuczka 002, razy samiczka Marcela Albrechta po 509. Także to jest no, super para. Ona była pierwsza, trzecia, dwunasta, dziesiąta z 500-tek siadała mi na oddział. A dlaczego w ogóle? Powiedzieli, że o, tu mam syna, tu jest syn 37, bo ten 3777 on mi wydał trzy gołębie, które już miałem pierwsze na oddział, nie? To był syn 002 i tu mam syna właśnie tego. Tamten jest piękny parzec, bo tamten już mi no padł ten gołąb, nie? Miał 11 lat i coś mu już później zaszkodziło i padł mi, nie? A ja cię zapytam, bo powiedziałeś, że w pewnym momencie oparłeś o 100% o gołębie od rodziny Łepuch. Mhm. A dlaczego w ogóle od rodziny Łepuch? Co skłoniło cię, żeby... No ja przeglądałem te wyniki, no wiadomo, filmiki, gazetki, wszystko. Ja prenumeruję hodowcę, jak był dobry lot, złoty gołąb, wszystkie te czasopisma. No i tak postanowiłem, że to jest rzeczywiście... To jest ta hodowla i to mnie skłoniło do tego. I kupiłem w jednym roku dwa, w 2015 roku kupiłem dwa. No też tam to była kasa dosyć, trzeba było dużo wydać. No i później postanowiłem, że dalej i zacząłem stopniowo. W 2016 nabyłem dużo gołębi. I one już mi później na roczne w 2016 roku już pokazały klasę, bo ja leciałem paroma rocznymi, a praktycznie wygrywałem tymi. Kilka razy na oddział mi siadały, naprawdę czołowo, nie? To już pokazały gołębie klasy. Między innymi ten o 5513. To jest pierwszy gołębi zero wyhodowany i on jest do tego czasu. To był gołąb niezawodny, nie? No tutaj posiadam dwa oryginalne losy. Też są drogie. Ten i tu jest jeszcze jeden na jeczku siedzi. Tutaj mam po moich losach takie, miałem tego co na filmiku poprzednim pokazywałem. To jest syn tego. Bo ja u ciebie byłem, ile to było temu, dwa lata? No tak gdzieś było, tak. To było dwa lata temu, pamiętam, tak. Taka mega zima była. Mega zima, no. No tu parę gołębi, bo tam dużo rozkupili ode mnie gołębi i po prostu no odmładzałem to stado, nie? Bo z tego co rozmawialiśmy, to nie jest tak, że ty już zakończyłeś zakupy, ty w dalszym nie, ciągu. Nie, to cały czas. Poszukujesz i dalej kupujesz. Tak, oczywiście. Ja już tu wyłapałem, które gołębie lecą, no tu. W głównej mierze no to mam Marcel Albrecht i z tego 002 tutaj, nie mam dużo. No niedużo, no, ale mam kilka dzieci po tym moim 3777, nie? Bo między innymi tu jest jego córka. Tu był ten syn, co pokazywaliśmy, gdzie on tutaj poszedł. Poleciał. O, to jest jego córka, ta 3016. Tu jest wnuczka jego, na imbreda zrobiona tam samiczka. Tam, to jest jego wnuczka, 30. Ona jest po bardzo dobrym lotniku. Po synie. One się już tu boją. No, a tak to tutaj posiada. To jest córka, ta nakrapiana. Ona już jest stara, wiekowa. Ale to jest córka czterech jedynek tamta. No, co tu jeszcze mogę pokazać? Z którego roku jest najstarszy gołąb tutaj? Z 12 roku właśnie, ta samica. Jedna jedyna jeszcze, nie? Ale jeszcze jajka znosi. No i tu jest ten po 3777 samczyk. A jeżeli chodzi o karmienie w rozkładzie, jak to wygląda u ciebie? Ja
karmię normalnymi karmami takimi, no, z Eupola, z MDM-u, nie? RL-kę. RL-kę, rozpodwolona. Tak, typowa. Tak, i trochę dosypuję najwyżej tam jęczmienia, czy tam ryżu pady, jak już tak, nie? Mhm. A jeżeli no. chodzi o wody, czysta woda u ciebie? Nie, ja dużo zakwaszam albo tam osy. Ja ten propolis stosuję, z propolisem karmę daję, ale własnej roboty. Tak. To te jak tam nawet się, żeby się nie powtarza, jak wtedy te warzywka też sobie mielenie tam. Mhm. No, czosnek, cebula, tam buraczki, to wszystko, marchewka, pietruszka, to też daję na karmę. No, coś na grzyba podaję, antybiotyków staram się jak najmniej. Ja tylko robiłem jak tu w rozpodzie, nie odrobaczałem gołębi. No nie wiem, no widać, że jest dobrze. Od kilku lat gołębi nie odrobaczałem. Jedyną kurację, no szczepię gołębie, bo szczepiłem gołębie, i jedyną kurację, którą to jak siedziały na pierwszych jajkach, to 6 dni robiłem tam, miałem tym BS-em. Mhm. Nieraz trichonidazol, zależy, które tam mi się to, nie? No. I całe te, i no podaję probak 1000 oczywiście, no grity są podawane, no takie tam sprawy, wiadomo, każdy o tym wie, nie? To podstawowe rzeczy. Jesteśmy teraz hodowcy w pomieszczeniu, w którym trzymam karmy do gołębi. No jest to taki garaż, takie pomieszczenie tam pod domem. W każdym razie jest tu suchutko. Głównymi karmami, które ja stosuję na loty gołębi dorosłych, to są karmy z Vercellagi przede wszystkim. A do... Widzę, tu jest tak, Vercellaga, MDM... Tak, do rozpłodu i te stosuję MDM i Eupola. I Eupol, okej. A do lotu praktycznie mam same karmy z Vercellagi. Główną taką karmą wiodącą u mnie na lotach jest Gerry Plus. Gerry Plus. I do tego dosypuję po locie, dosypuję trochę ryżu pady. I później, no wiadomo... A jak miałeś tak powiedzieć dzień po dniu, poniedziałek, wczoraj, jak to wygląda? Dobrze. Każdy dzień z kolei? W dzień lotu stosuję karmę super dietę, praktycznie. I ona jest, wtedy ja to mieszam z propolisem, mieszam z żeloksyżel plus Optymix. I to mają w dniu przylotu. Na drugi dzień stosuję, jeszcze ja środki w ogóle daję tylko wieczorem, na karmienie wieczorne. Ja rano daję czystą karmę, ja tylko raz dziennie dodaję środki. I to tak staram się nie za dużo. A z jakiego powodu? Żeby nie kisło? No żeby nie za dużo. Lepiej mniej niż więcej. Taka jest moja zasada, nie? Nie za dużo środków, bo gołąb jest mały, a tego trzeba. No. Także w poniedziałek daję Jerry Plus, trochę super diety i ryżpady. We wtorek tak samo. Jerry Plus i ryżpady. W środę już zaczynam... A w jakich proporcjach? Ile tego ryżu pady mniej więcej? To jest ile procent? Ja mam mało gołębi, to u mnie one jedzą w sumie... pół kilograma czy 600 gram, to ja to tak na oko łapię, nie patrzę, nie łyżeczkuję tego, tylko po prostu... Jedna czwarta... Tak, dosypuję, żeby trochę tego było i wtedy widzę, czy one to zjadają. W każdym razie nie żywię, no tak jakbym łyżeczkował, po prostu one są dosyć głodawe. I wszystkie środki dodaję na wieczorne karmienie, później no środa dosypuję super stary champion karmę mam, to już dosypuję tam po garści czy po dwie, bo mówię, ja mam małą ilość i ja nie jestem w stanie tego kilogramami mieszać, tylko garstkami dosypuję, nie? No, to dokładam i w czwartek wieczorem daję dużo karmy i w piątek wieczorem też dużo karmy wieczorem. Okay. A rano jedzą małe. Te dwa posiłki tylko mają takie do pełna, nie? I w sobotę w dniu wkładania super dieta i czysta woda, nie? No i po locie jeszcze, oczywiście zapomniałem powiedzieć, po locie do picia dostawają probak 1000. Probak 1000 piją, no w poniedziałek też jeszcze może, nie? Później tam, no środki staram się tam nieraz coś, jakiegoś BS-a podać, jakąś WN-kę czy Orni Special, ale to tak sporadycznie sobie wybiórczo robię, nie? Nie to, że non-stop, nie? No i ten propolis stosuję na karmę po locie, to też wiadomo, że oczyszcza drogi i całe te, nie? A teraz przedstawię hodowcy wam środki, które ja stosuję... No, podczas lotu do gołębi lotowych. No, wiadomo, propolis na karmę, jak coś. Po locie, własnej roboty. Własnej roboty, tak, mam tutaj nawet. A jesteśmy teraz w pomieszczeniu takim, no, tutaj też. Gdzie masz puchary? Nie mam puchary takie sobie niezbyt tu te. Probak 1000 do picia po locie. To jest, wiadomo, probiotyk, elektrolit. Nie, to stosuję w głównej mierze. Nieraz jeszcze w poniedziałek podaję, jak tam gołębie są bardziej zmęczone, to podaję, nie? Poniedziałek staram się już wieczorem podać do picia herbatkę. To jest taką na oczyszczenie krwi z toksyn. Trochę dodaję, to jest to. Na karmę stosuję żeloksyżel plus Optymix do posypywania, nie? Ja
Ja mam tego małe ilości, no bo wiadomo, gołębi jest mało. Nieraz staram się sedowol użyć, też w polocie, na drugi dzień tam w poniedziałek na oczyszczenie wątroby, nie? Magnezin dosypuję do gritów, które stosuję, nie? W polocie też, bo gołębie w polocie dużo gritu spożywają, także też trochę dosypuję. I głównym takim jeszcze środkiem, co stosuję, to jest powiedzmy czwartek, piątek na karmę aminowit. To są aminokwasy. I też tylko na wieczorne karmienie, karmę łyżeczkę na kilogram, łyżkę od zupy, nie? To stosuję ten aminowit. No i tutaj mam jeszcze ten środek od sławnych Bugała. To jest na dłuższe loty, nie? Stosuję, no jako to dopiero na 500. A jak używasz? Ja to rozrabiam we wodzie i na karmę. A, czyli tak... we wodzie mieszam. Okej, czy tak trochę jak Piotrek, taki Tak, i karmę z tym te. Ale to dopiero teraz zacznę stosować, tam im troszeczkę teraz podałem, bo to dopiero na 500 czy dłuższe loty, nie? O to chodzi. No i to są całe środki. Tutaj mam jeszcze coś na grzyba podaję. Po locie nieraz. Centrum zdrowia Candiwa? Tak. Aż taką małą ilość. I co tu jeszcze mam? Usneaga, no. Też tam, czy poniedziałek. No i zakwaszacz mam jeszcze, akurat tu nie mam. Aviders Plus. Zakwaszacz do wody. I tyle, to są wszystkie produkty, które... To jest całe środki, ja naprawdę, no niektórzy to nie wierzą, ale dużo nie stosuję, no. To za dużo nie ma co. I to są wszystkie środki, które ja używam podczas lotów. Głównym to mówię, no probak po locie, żel, oksyżel, aminowit, to są takie podstawowe środki. I nic więcej. Te warzywka nieraz dostaną, jak tam, jak zmielę, jak są, jak nie ma, to nie ma, nie? No i propolis. Także tyle, chłopcy. Pozdrawiamy, dobry lot. Tak, pozdrawiam również, dobry lot. Dziękuję.